Skończył się siódmy dzień. Zostały wam 3 dni pracy, z czego zaledwie 2 dni poważnej pracy, ponieważ 10 dnia, po medytacji od 8 do 9 rano, nauczycie się nowej techniki medytacji, a potem reguła milczenia przestanie obowiązywać. Nie będzie już szlachetnego milczenia, będzie szlachetne paplanie. Paplanie to jest paplanie, szlachetne czy nie. Paplanie i poważna medytacja nie mogą się odbywać jednocześnie. Nie idą ze sobą w parze. Nie jest im po drodze. A więc 10 dnia nie będziecie w stanie poważnie medytować. Jest to jednak bardzo ważny dzień. Bardzo ważny dzień, ponieważ przez 9 dni przeprowadzaliście na swoim umyśle głęboką operację chirurgiczną. 10 dnia ta głęboka rana będzie potrzebowała kojącego opatrunku. Technika, której nauczycie się 10 dnia, będzie kojącym balsamem na waszą ranę. Ponadto, kiedy kończy się tak poważną operację, po 9-dniowym milczeniu, nagłe zetknięcie z zewnętrznym światem może dla niektórych osób być szokującym doświadczeniem. 10 dzień będzie więc czymś w rodzaju amortyzatora. Umożliwi wam miękkie lądowanie przy ponownym zetknięciu się z zewnętrznym światem w dniu 11. A więc tylko 2 dni na rzeczywistą, poważną medytację. Budda chce, abyście medytowali nieprzerwanie. W tej medytacji ciągłość praktyki jest sekretem sukcesu. Kiedy uczniowie przyjeżdżają na dłuższe kursy, 20-dniowe, 30-dniowe, 45-dniowe, pracują na nich nieustannie. Wy macie przerwy na odpoczynek, ale dla uczniów na dłuższych kursach nie ma przerw. Wy też musicie się nauczyć, jak medytować nieprzerwanie. A więc przez te pozostałe wam 2 dni nauczycie się, jak to robić. W czasie przeznaczonym na medytację oczywiście dalej będziecie siedzieć i medytować z zamkniętymi oczami. Od teraz jednak ten czas, który był dla was przerwą, nie będzie już przerwą. Kiedy będziecie musieli zrobić coś na fizycznym poziomie, wstać, przespacerować się, pójść do swojego pokoju, przyjść z powrotem do sali medytacyjnej itd., będziecie cały czas medytować. Z otwartymi oczami będziecie świadomi każdej wykonywanej czynności na poziomie fizycznym. Kiedy odpoczywacie z otwartymi oczami, bądźcie świadomi tego, że odpoczywacie. Kiedy spacerujecie, jesteście świadomi, że spacerujecie. W trakcie posiłków jesteście świadomi, że jecie. Bierzecie prysznic, jesteście świadomi, że bierzecie prysznic. Jednocześnie przez cały czas, co jest bardzo istotne, jesteście świadomi wszelkich doznań w ciele fizycznym. Ludzie nie zrozumieli Buddy właściwie i sprowadzili jego wskazówki tylko do świadomości chodzenia, tylko do samego chodzenia, spacerowania. Ma to swoje dobre strony, ale to nie jest nauka Buddy. On chce, abyście zawsze byli świadomi doznań, albo oddychania, albo doznań w ciele. Jeśli pominiecie doznania fizyczne, pominiecie najgłębszą część swego umysłu. A musicie przecież dokonać pewnych napraw w głębi waszego umysłu. Musicie zmienić nawykowe reakcje zachodzące na najgłębszym poziomie. Dlatego doznanie fizyczne i świadomość tego doznania są bardzo ważne. Kiedy chodzicie, nie jest potrzebne, ani nawet możliwe na tym etapie, żeby czuć doznania w całym ciele. Bądźcie świadomi doznań w tych częściach ciała, które wykonują właśnie daną czynność. Kiedy idziecie, uświadamiacie sobie doznania w nogach. Kiedy jecie, jesteście świadomi doznań na wargach, dziąsłach, na języku, w gardle, kiedy połykacie. Jakakolwiek część ciała się porusza, są tam doznania. Jeśli ich tam mimo wszystko nie czujecie, poczujcie je gdziekolwiek indziej. Gdzieś w ciele musicie coś poczuć i jednocześnie musicie być świadomi tej fizycznej czynności, którą właśnie wykonujecie. Tak powinno być w czasie przerw między medytacjami. W ten sposób zachowacie ciągłość medytacji. W czasie przeznaczonym na medytację w sali siedzicie z zamkniętymi oczami i medytujecie. Poza tymi okresami robicie z otwartymi oczami wszystko to, co trzeba wykonać na poziomie fizycznym i dalej medytujecie, ponieważ jesteście świadomi każdej wykonywanej czynności i każdego pojawiającego się przy tym doznania. Wieczorem idziecie spać. Leżycie z zamkniętymi oczami i leżąc jesteście świadomi każdego ruchu swego ciała. Kiedy macie ochotę przewrócić się na drugi bok, zróbcie to będąc świadomym każdego poruszenia. Kiedy ponownie zmieniacie pozycję, uświadamiacie to sobie,
oraz wszystkie doznania zachodzące na poziomie fizycznym. Nie ma potrzeby uważnie wędrować po ciele, od stóp do głowy i z powrotem. Po prostu leżąc, obserwujecie doznania, gdziekolwiek one się pojawią w ciele. W trakcie tej obserwacji, stale utrzymując świadomość doznań, w końcu zaśniecie, głęboko zaśniecie. I bardzo dobrze. Noc jest po to, żeby głęboko spać. Następnego dnia rano, kiedy się obudzicie, znów poczujecie doznania i zaczniecie je od nowa obserwować. Bywa, że uczeń, który bardzo intensywnie pracuje, może mieć trudności z zaśnięciem. Jest w stanie półsnu i półjawy. To bardzo dobrze. Bywa też, że ktoś w ogóle nie może zasnąć przez całą noc. Wspaniale. To wspaniałe przez całą noc nie móc zasnąć. Jeśli wam się to przydarzy, leżcie spokojnie z zamkniętymi oczami. Nic nie szkodzi, że nie śpicie. Bądźcie tylko przez cały czas świadomi doznań. Jeśli zaczniecie się martwić, denerwować, ojej, północ, a ja nie śpię, pierwsza w nocy, ciągle nie śpię, już druga, a ja nie mogę zasnąć, wtedy rano wstaniecie najzwyczajniej chorzy. To nie jest praktyka vipassany. Jednak jeśli w nocy będziecie utrzymywać świadomość doznań, a gdyby ich nie było świadomość oddechu, wtedy umysł pozostanie w stanie równowagi i rano wstaniecie tak wypoczęci, jakbyście całą noc głęboko spali. Trzeba pamiętać, że natura dała nam sen z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby odpoczęło nasze ciało fizyczne, które cały dzień pracowało i należy mu się odpoczynek, więc trzeba mu pozwolić odpocząć. Po drugie, nasz umysł też pracował cały dzień, więc również trzeba mu dać odpocząć. Tak więc nigdy nie medytujcie w noc na siedząco. Leżcie, aby ciało odpoczęło. Pozwólcie mu maksymalnie odpocząć. Wasz umysł, jeśli pozostanie świadomy i jednocześnie zrównoważony, również odpocznie. Będzie w pełni wypoczęty. Nocny odpoczynek całkowicie spełni swoje zadanie. Ciało odzyska siły i umysł też odetchnie. Następnego dnia będziecie się czuć świeżo i w pełni sił. We wszystkich świętych pismach indyjskich opisane są trzy rodzaje stanów, w jakich może być człowiek. Sen, jawa albo sen na jawie. Ale dla joginów istnieje jeszcze czwarty stan. Termin jogin nie oznacza tu kogoś, kto wyczynia wszystkie te akrobatyczne ćwiczenia. Asany i pranajamy to nie są jogini. Jogin to ktoś, kto przebywa w stanie jedności z ostateczną prawdą. Tylko taką osobę można nazwać joginem. Joginem vipassany. To jest bardzo wysoki poziom, kiedy jest się przebudzonym. Przebudzonym nie w tym sensie, że ktoś nie śpi, ponieważ jest chory, ale przebudzonym na rzeczywistość doznań wewnątrz swojego ciała i z umysłem pozostającym w stanie doskonałej równowagi, idealnej równowagi. W wielu świętych pismach opisuje się ten stan w taki sposób. Cały świat pogrążony jest we śnie, tylko jogin pozostaje przebudzony. Przebudzony na doznania, na rzeczywistość wewnętrzną. Oczywiście nie chodzi tu też o sytuację, kiedy ktoś idąc spać powie sobie: ja nie będę spał, jestem joginem vipassany, niech cały świat śpi, ja pozostanę przebudzony. To skrajna przesada. Jeśli chce wam się spać, to śpijcie. Ale jeśli nie możecie zasnąć, to nie ma powodu do zmartwienia, o ile pozostaniecie świadomi doznań i ze zrównoważonym, spokojnym umysłem. Nie trzeba się niepokoić, robicie to, co należy. Jesteście świadomi rzeczywistości na poziomie doznań fizycznych i nie reagujecie na to, co się dzieje. Pozostajecie w stanie równowagi umysłu. Pozwalacie odpocząć umysłowi, pozwalacie odpocząć ciału. W ten sposób spędźcie pozostałe dwa dni. Nauczcie się, jak praktykować Rattindivamatanditu. Jak mówi Budda, we dnie i w nocy. Rzecz jasna, nie da się tego zrobić, kiedy głęboko śpicie, ale poza tym dzień i noc, nieprzerwanie, nieprzerwanie, nieprzerwanie. Dokonajcie tej głębokiej operacji chirurgicznej po to, żeby w ciągu następnych dwóch dni pozbyć się głęboko zakorzenionych kompleksów, będących przyczyną wielu waszych cierpień. Pozwólcie im wypłynąć na wierzch. To jest najlepszy czas, aby się od nich uwolnić. I nieprzerwana medytacja wam w tym pomoże. Może się to odbyć w burzliwy sposób, ale po 7 dniach spędzonych tutaj macie dość siły, aby stawić temu czoło. Nie martwcie się. Nie pojawi się żadna zbyt gwałtowna dla was burza. Wasi wrogowie, 5 Nivaran, są ciągle obecni, ale stają się coraz słabsi, mają coraz mniej siły.
Tym bardziej, że macie również 5 przyjaciół, wspaniałych przyjaciół. Trzymajcie ich przy sobie, a zobaczycie, że są bardzo pomocni. Okażą się bardzo pomocni pod warunkiem, że zachowana będzie ich czystość, nieskazitelność. Kiedy tracą swoją czystość, zamieniają się we wrogów i stają się bardzo szkodliwi. Cóż to za przyjaciele? Na czym polega ich czystość? Wyjaśnijmy to. Mamy 5 przyjaciół. Pierwszy z nich, w języku tamtych dni, nazywał się Saddha. Oznacza to poświęcenie, oddanie, wiarę. Wiara, poświęcenie to bardzo ważny przyjaciel. Jeśli nie wierzymy w to, co robimy i nie jesteśmy oddani praktyce, to jak możemy właściwie pracować? Jeśli jesteśmy przepełnieni wątpliwościami i sceptycyzmem, to nie możemy pracować. Trzeba mieć zaufanie, wiarę. Minęło 7 dni. Po 7 dniach powinniście już nabrać zaufania do techniki, do ścieżki i powinniście pracować znacznie lepiej. Ale wiara, zaufanie, oddanie mogą zamienić się w groźnych wrogów, jeśli staną się ślepe. Ślepa wiara, ślepe oddanie, ślepe zaufanie nie pomagają. Są groźnymi wrogami. Nie dopuśćcie do tego, aby wasi przyjaciele stali się ślepi, gdyż wówczas będą bezużyteczni. W żaden sposób wam nie pomogą. Musi im towarzyszyć mądrość. Każdemu przyjacielowi musi asystować mądrość, aby można było właściwie zrozumieć, na czym polega czystość tego przyjaciela. Oddanie jest czyste tylko wtedy, kiedy idzie w parze z mądrością. Bez mądrości stanie się ślepe. Mądrość jest jak oczy, a oddanie jak nogi. Ktoś, kto nie ma oczu, będzie szedł ścieżką, może nawet będzie biegł, ale nie będzie widział, czy nie zboczył z drogi. Bez oczu można wpaść do rowu. Z kolei, jeśli ktoś ma tylko oczy, ale nie ma nóg, oddania, będzie tylko patrzył na ścieżkę i zachwycał się nią. Ach, ta ścieżka! Jest taka wspaniała, taka wielka! Nauki Buddy są takie cudowne! Dhamma jest taka cudowna! Ale człowiek ten nie zrobi na ścieżce ani jednego kroku, jeśli nie będzie w nim oddania, wiary. Wiara i mądrość są jednakowo ważne. Ich połączenie daje nam dużo siły, ponieważ oddanie staje się wtedy oświeconym oddaniem. Oddaniem opartym na inteligencji i mądrości zdolnej rozróżnić i ocenić jakość tego, co robimy. To pozwala nam zrozumieć istotę oddania i chroni nas przed ślepą wiarą. Co jest istotą oddania? Można być oddanym komukolwiek, jakiemukolwiek Bogu, Bogini, jakiejś świętej lub oświeconej osobie. Dlaczego jest się oddanym danej osobie, istocie? Ponieważ jest to święta osoba, ma dobre cechy. Oddanie dotyczy tych cech. Te cechy nas inspirują. Inspirują nas do tego, aby je w sobie rozwijać. W takim przypadku oddanie jest niezwykle pomocne i celowe. W innym przypadku nie pomaga wcale. Jeśli oddanie polega na żebraniu, jeśli nieustannie zanosicie prośby do tego, komu jesteście oddani, o Boże Wszechmogący, daj mi to, co proszę, o Bogini Święta, spełni moją prośbę, to takie oddanie jest ślepym oddaniem. Ono nic nie pomoże, nic nie zdziała. Oddanie powinno być skierowane na dobre cechy, czerpanie inspiracji, aby rozwinąć w sobie takie same cechy. Oto jest wspaniałe oddanie. Przykład. Wiele lat temu, kiedy prowadziłem pierwsze kursy w Indiach po przyjeździe z Birmy, na kurs przyszła kobieta w podeszłym wieku. Traktowała nauki bardzo poważnie i ciężko pracowała. Właściwie zrozumiała technikę, prawidłowo medytowała i osiągnęła wspaniałe rezultaty. Po powrocie do domu przez rok kontynuowała praktykę, medytując rano i wieczorem. Zastosowała technikę w życiu codziennym i odniosła z tego wiele korzyści. Po roku ponownie pojawiła się na kursie, aby jeszcze bardziej umocnić się w technice, w dhammie. Przyszła do mnie na rozmowę. Powiedziała, że jest jedna rzecz, której się boi. Cóż to była za obawa? Należała ona do kultu bhakti, kultu oddania, poświęcenia. A tutaj to jest Gyan Marg. Gyana Marga znaczy ścieżka mądrości. Ona doprowadzi mnie do ostatecznego celu. Ja to rozumiem, ale boję się, że zejdę z mojej ścieżki bhakti, ścieżki oddania. A ja muszę na niej zostać. Boję się, że praktykując tę technikę, stracę moje oddanie, moje bhakti. Powiedziałem jej, o nie, nie martw się. Twoje bhakti, twoje oddanie stanie się jeszcze mocniejsze. O nie, nie, proszę pana. W tej technice nie ma miejsca na bhakti. Tu nie ma miejsca na oddanie. Kobieta nie rozumiała, więc powiedziałem do niej tak. No dobrze,
Powiedz mi, czy naprawdę wierzysz w swojego Boga i Boginię? Czy naprawdę im ufasz? Czy jesteś im prawdziwie oddana? Ona na to: słucham, ależ proszę Pana, kul bhakti to u nas tradycja rodzinna. Jesteśmy bardzo oddani naszym Bogom i Boginiom. Mamy do nich wielkie zaufanie, głęboko w nich wierzymy. Wtedy zapytałem ją: a czy składacie ofiary dziękczynne? W Indiach ofiary dziękczynne są bardzo powszechne. Cóż to takiego ofiara dziękczynna? Na przykład jeśli ktoś zachoruje w rodzinie, wtedy głowa rodziny, matka lub ojciec idą do świątyni, składają pokłon swojemu Bogu lub Bogini i mówią: proszę, uzdrów mojego syna, czy córkę, czy kogokolwiek, kto zachorował. A wtedy, kiedy on lub ona wyzdrowieje, ofiaruję ci słodycze. Słodycze warte 5 rupii. Czy składacie takie ofiary dziękczynne? Ależ oczywiście, to bardzo powszechny zwyczaj. W takim razie w ogóle nie macie wiary w swojego Boga i wcale nie macie zaufania do swojej Bogini. Najpierw on czy ona musi się wykazać, uzdrawiając waszego syna lub córkę, a dopiero potem dacie im 5 rupii. Wasze zaufanie do tych bóstw nie jest warte nawet 5 rupii. Nie ofiarujecie im słodyczy z góry. Najpierw muszą się wykazać, a dopiero potem coś dostaną. Komercyjne bhakti. To jest komercyjne oddanie. Najpierw daj, a dopiero potem coś dostaniesz. Daj, to dostaniesz. To nie jest prawdziwe oddanie. To po prostu ślepe oddanie. A takie w niczym nie pomoże. Ludzie robią takie rzeczy w imię wiary. Zawsze czegoś oczekują. Bóg powinien dla mnie coś zrobić. Bogini powinna dla mnie coś zrobić. Ta oświecona osoba musi dla mnie coś zrobić. Ten święty musi dla mnie coś zrobić. Zawsze czegoś oczekujecie. Ciągle oczekujecie. To nie jest czyste bhakti. Ktoś na przykład twierdzi, że jest wspaniałym bhaktą, wielkim wyznawcą Boga Rama. To wspaniale być oddanym Ramie, osobie o tak pięknych przymiotach. Jeśli pamiętacie jego cechy i próbujecie przejawiać takie same w swoim życiu, to jest to piękne bhakti. Ale mało kto tak robi. Rama, atrybuty Ramy. Może słyszeliście historię jego życia. Rama był najstarszym synem króla, ale jego ojciec podjął decyzję, że następcą tronu zostanie młodszy syn. Syn jego najmłodszej żony, która wymogła na nim tę obietnicę. Król niechętnie, ale wysłał Ramę do dżungli. Książę miał tam spędzić na wygnaniu 14 lat. Tron miał objąć najmłodszy syn Bharata. Rama bez żalu opuścił królestwo ojca, mówiąc: niech mój młodszy brat raduje się luksusami królewskiego pałacu. Ja będę w dżungli bardzo szczęśliwy. Bardzo szczęśliwy. I odszedł. Po śmierci ojca, młodszy brat, który był nieobecny, kiedy król podejmował ową decyzję, zjawił się w pałacu i dopiero wtedy dowiedział się o wszystkim. Nowina była dla niego szokująca. Przecież to Rama jest prawowitym następcą tronu, nie ja. Pojechał do dżungli, do brata i powiedział mu: nie panie, nie bracie, musisz wrócić do stolicy, objąć tron. Korona jest twoja. Ja zostanę w dżungli i zajmę twoje miejsce tutaj. Nasz ojciec podjął złą decyzję. To nie była mądra decyzja. Na to starszy brat Rama mówi tak: o nie, nie, to jest rozkaz ojca. To ty masz się cieszyć luksusami królewskiego życia. W całej historii ludzkości nie ma drugiego takiego przypadku, żeby dwóch braci w ten sposób ze sobą walczyło, żeby tak się kłócili. To ty masz się rozkoszować królewskim życiem. Ty, nie ja. Jaka to wspaniała postać, Rama. Ktoś mówi, że jest wyznawcą Ramy. Dwóch braci twierdzi, że są wielkimi wyznawcami Ramy. A obaj się kłócą, walczą ze sobą, podają się nawzajem do sądów cywilnych, kryminalnych i o co? Kiedy nasz majątek był dzielony, ty dostałeś parę dolarów więcej, a ty dostałeś parę metrów ziemi więcej. Dlatego się kłócimy. I oni nazywają się wyznawcami Ramy, wielkimi wyznawcami Ramy. Biedny Rama. Jeśli jest gdzieś tam nad chmurami, to pewnie łzy leje. Cóż ja mam za wyznawców? Nie chcą naśladować moich cech. Nie chcą brać przykładu z mojego życia. A jednak nazywają siebie moimi wyznawcami. Szaleństwo. Ten rodzaj oddania w niczym nikomu nie pomoże. A przecież Rama jest uważany za Boga Wszechmogącego. Za inkarnację Boga Wszechmogącego. Popatrzcie, co zrobiliśmy z Bogiem Wszechmogącym. Odarliśmy Go z wartości. Całkiem odarliśmy Go z wartości. Ktoś wypisuje sobie imię Ramy na czole. Rama na ramionach, Rama na piersiach. Nosi ubrania zadrukowane jego imieniem. Rama, 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 Rama. Żeby Rama wiedział, że ma takiego wielkiego wyznawcę.
tak jakby Rama chciał słyszeć, jak w kółko powtarzane jest jego imię, jego imię, jego imię. Ludzie powinni na okrągło recytować jego imię. Skoro tak bardzo lubi słyszeć to słowo, to jako stworzyciel tego świata powinien był stworzyć wyłącznie ludzi powtarzających Rama Rama. Jeśli naprawdę lubi tylko swoje imię, jaką musi być egocentryczną osobą, jak bardzo skupioną na sobie? Mówi się, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, ale ja myślę, że jest odwrotnie. To ludzie stworzyli Boga na swoje podobieństwo według swego upodobania. Takiego Boga chcemy mieć. Ciągle powtarzamy Jego imię, a On puchnie z dumy. I potem cokolwiek zrobimy, dobrego czy złego, On nas nagrodzi, sypnie łaskami, będziemy mieli z tego taką czy inną korzyść. Taki rodzaj Boga stworzyliśmy sobie w naszej wyobraźni. Taki Bóg jest wytworem naszej wyobraźni. Na przykład jest jakiś szalony Goinka, który uwielbia swoje imię. Każdego dnia ludzie powinni powtarzać Goinka, Goinka, Goinka. W radiu Goinka, Goinka. W telewizji Goinka, Goinka. W gazetach Goinka, Goinka. Ludzie budują Goince świątynie i stawiają mu pomniki. Tańczą, wyśpiewując jego imię. Hare Goinka, Hare Goinka. Goinka puchnie z dumy. Cudownie. Co za szalony Goinka. Kiedy taki Goinka wymyśla sobie Boga, wymyśla takiego, który będzie puch z dumy, słysząc swoje imię. Cóż myśmy zrobili? Biedny Bóg. Biedny Pan Bóg. Jakże obdarliśmy Go z wartości. Tak się dzieje, kiedy oddanie staje się ślepe. Zapominamy czerpać inspirację z dobrych cech, z wartości. Kiedy zapominamy rozwijać w sobie te cechy i wartości, wtedy oddanie, poświęcenie staje się szkodliwe. Ktoś mówi: jestem wielkim wyznawcą Jezusa Chrystusa. Wspaniale, taka święta osoba, prawdziwy książę wśród świętych. Miarą tego, czy ktoś jest święty, czy nie, jest stan jego umysłu w chwili śmierci. Jaki stan umysłu miał Jezus w tamtym momencie? Torturowano Go, ukrzyżowano. Kiedy Go męczono, nie było w Nim ani śladu gniewu, odrazy czy nienawiści do ludzi, którzy Go torturowali. Tylko miłość, tylko współczucie. Oni nie wiedzą, co czynią. Są pogrożeni w ignorancji. Oby nie byli ukarani za swoje złe uczynki. Oni nic nie rozumieją. Tylko miłość, tylko współczucie. Prawdziwie święta osoba. Jeśli ktoś twierdzi, że jestem wyznawcą Jezusa Chrystusa, a nie próbuje rozwijać w sobie nawet odrobinę miłości, współczucia i życzliwości dla innych, to takie oddanie jest ślepym oddaniem. Przychodzi do mnie jakaś osoba i mówi: jestem wyznawcą Chrystusa, ponieważ wierzę, że był Synem Boga. On był Synem Boga. No i co z tego? Czy on potrzebuje waszego potwierdzenia tego faktu? I tylko wtedy jest szczęśliwy, kiedy może powiedzieć: popatrzcie, tylu ludzi świadczy, że ja jestem Synem Boga. Jakim Chrystusem jest Chrystus? Jesteśmy szaleni. Co my robimy? Czy jest jakaś wątpliwość, że On był Synem Boga? On był Synem Boga. Bo właściwie co to jest Bóg? Bóg to prawda. Bóg to miłość. Bóg to współczucie. Bóg to czystość. I oto jest produkt prawdy, miłości, współczucia, dobrej woli, czystości. On uosabia to wszystko. On jest Synem Boga. Te cechy są ważne. Jeśli próbujemy rozwijać w sobie te cechy, to wtedy tak, jesteśmy wyznawcami Jezusa Chrystusa. W przeciwnym razie nie jesteśmy nimi. Jest w nas ślepa wiara, ślepe oddanie. To nic nie da. To nic nie da. Ktoś mówi: jestem wyznawcą Buddy. Och, wspaniale. To cudownie być wyznawcą Buddy, być oddanym Buddzie, w pełni oświeconej, wyzwolonej osobie. Ale ponownie, jeśli oddanie staje się ślepym oddaniem, wtedy taka osoba wczesnym rankiem składa ręce i mówi: przyjmuję schronienie w Buddzie, przyjmuję schronienie w Buddzie, przyjmuję schronienie w Buddzie. 3 razy przyjąłem schronienie w Buddzie. No to teraz przez cały dzień mogę robić, co mi się żywnie podoba. Hulaj dusza, bo niby po co przyjąłem schronienie w Buddzie? Po to, żeby mnie wyzwolił. Pomimo wszystkich moich złych uczynków, powinien mnie wyzwolić, zbawić. Z jakiego innego powodu miałoby się przyjmować schronienie w Buddzie? Szaleństwo. Takie osoby nie zrozumiały, co Budda miał na myśli, kiedy mówił ludziom, aby przyjęli schronienie w Buddzie. A o co mu chodziło? Aby przyjąć schronienie w jakości, atrybucie, w atrybucie oświecenia. Przyjąć schronienie w oświeceniu oznacza samemu pracować nad własnym oświeceniem. Wasze własne oświecenie, a nie kogo innego, da wam schronienie.
Tylko ono będzie waszą ochroną, nie cudze. Musicie przyjąć schronienie w waszym oświeceniu. Wy musicie rozwijać w sobie tę jakość. I wtedy tak, wtedy wypowiedzenie słów przyjmuję schronienie w Buddzie ma cel i sens. W przeciwnym razie staje się ślepym oddaniem. Budda nie był zainteresowany zakładaniem religii czy ruchu religijnego. Nie chodziło mu o to, żeby coraz więcej i więcej ludzi mówiło przyjmuję schronienie w Buddzie po to, aby jego religia była liczniejsza niż inne. Nie o to mu chodziło. On chciał, przepełniony współczuciem, zobaczyć jak ludzie uwalniają się od cierpienia. Ludzie mogą należeć do tej czy innej religii lub odłamu religijnego, to bez znaczenia. Mogą pochodzić z tej czy innej społeczności, to nie odgrywa roli. Z takiego czy innego kraju, nie robi to różnicy. Można być kobietą lub mężczyzną, to nie ma znaczenia. Cierpienie jest jedno. Wszyscy cierpimy. Oświecenie Buddy polegało na tym, że pokazał nam drogę. Stał się oświecony, ponieważ znalazł ścieżkę prowadzącą do oświecenia. I pełen współczucia dla ludzi pokazał nam tę ścieżkę. Jeśli nie będziecie nią podążać, wasze oddanie nie będzie żadnym oddaniem. Do niczego nie doprowadzi. On nauczył nas, jak okazać szacunek Buddzie. Budda to nie jest czyjeś imię. To jest cecha osoby oświeconej. Każdy może stać się osobą oświeconą, nie tylko Gotama. Nikt nie ma monopolu na oświecenie. On nieustannie powtarzał. Przede mną byli niezliczeni Buddowie i po mnie będą niezliczeni Buddowie. Nauczył nas, jak okazywać szacunek Buddzie. Więc jeśli chcecie go okazać... Jecie Buddha, a ty tacie, jecie Buddha, jenagata. Wszyscy Buddowie przeszłości, Atita, wszyscy Buddowie przyszłości. Pociupannacie je Buddha. Wszyscy Buddowie, którzy są teraz, mogą być teraz. Aham vandami sabada. Okazuję szacunek wszystkim Buddom przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. W ten sposób nie zaplączecie się do jakiegoś ruchu religijnego ani organizacji. W ten sposób czerpiecie inspirację z oświecenia, z atrybutu oświecenia. Próbujecie pracować nad własnym oświeceniem. Objaśnił nam też, jak złożyć hołd Buddzie. Kiedykolwiek oddajecie część Buddzie... Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa. Składam hołd każdemu, kto posiada te cechy. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kto jest w pełni oświecony, w pełni wyzwolony i osiągnął oświecenie dzięki własnemu wysiłkowi. Takiej osobie składam hołd. Okazujecie szacunek. Czyli robicie coś, co nazywa się pudzia. Istnieje pudzia zwana samisa pudzia, nieczysta pudzia. Macie w domu obrazek Buddy. Palicie przed nim kadzidełka, stawiacie kwiaty, ofiarowujecie słodycze, bijecie przed nim pokłony. I mówicie, wykonuję pudzia dla Buddy. Nie, to powinna być niramisa pudzia. Co to jest niramisa pudzia? Czysta pudzia. I powiedział Budda. Dhammanu dhamma patipattiya buddhaṃ pujemi. Kiedy wykonuję pudzia dla Buddy, oznacza to, że okazuję mu szacunek krocząc ścieżką dhammy, od najbardziej konkretnego, widocznego poziomu do najsubtelniejszego. Trzeba zacząć od sila, najbardziej zewnętrznej części dhammy, potem przejść do subtelniejszego samadhi, a następnie do jeszcze subtelniejszej panya. Przekraczając także ten etap, doświadcza się nibany, najsubtelniejszej, ostatecznej rzeczywistości. W taki sposób okazuje się szacunek Buddzie. Dhammanu dhamma patipattiya buddhaṃ pujemi. Nauka, dhamma, musi być bardzo dobrze zrozumiana. Szacunek dla kogoś, oddanie mu się, nie powinno stać się ślepym oddaniem, gdyż do niczego nie doprowadzi. Podobnie, żywiąc szacunek dla Buddy, trzeba pamiętać o cechach, atrybutach Buddy. Jakie są cechy Buddy? Cechy Buddy są następujące. Iti pisu bhagava arahaṃ sammāsambuddho
విద్యాచరణ సంపన్నో సుగతో లోకవిదు అనుత్తరో పురుషదమ్మ సారథి సత్తాదేవమనుసానం బుద్ధో భగవతి ఇతి పిసు భగవా. On jest Bhagavanem. Kto to jest Bhagavan? W ciągu ostatnich 25 wieków Indie zagubiły znaczenie słowa Bhagavan. Dzisiaj Bhagavanów można spotkać wszędzie. Jak żaby w porze monsunu. Bhagavani tu, Bhagavani tam. Każdy twierdzi, że jest Bhagavanem. Jakim tam Bhagavanem? Kim był Bhagavan 2500 lat temu? Bhaggaragu ti Bhagava. Bhaggadosu ti Bhagava. Bhaggamohu ti Bhagava. Ten, kto pozbył się wszystkich pragnień, raga, wszelkiej niechęci, dosa oraz całej ignorancji, niewiedzy, wszystkich iluzji, mocha, ten, kto żyje w glorii wyzwolenia, jest Bhagava. Dopóki wszystkie zanieczyszczenia umysłu nie są usunięte, nie można mówić, że jest się Bhagava. Buddha jest Bhagava. Jest Bhagavanem. Czerpcie z niego inspirację, aby rozwijać w sobie te cechy. Stopniowo, pomalutku, pozbędziecie się raga, pozbędziecie się dosa, pozbędziecie się mocha, pragnień, niechęci, niewiedzy. Tylko w ten sposób naprawdę oddajecie szacunek Buddzie. Jesteście prawdziwie oddani Buddzie. Araham. W dawnym języku Indii Ari oznacza wrogowie. Ham oznacza tego, kto zabił. Zabił wszystkich wrogów. Och, taki apostoł niestosowania przemocy, jakże on mógł kogokolwiek zabić? A jednak zabił wszystkich swoich wrogów. Kim są nasi wrogowie? Nikim z zewnątrz. Nikt na zewnątrz nas nie jest naszym wrogiem. Nasze zanieczyszczenia umysłu są naszymi wrogami. Ten, kto zabił wszystkie zanieczyszczenia tak, że nie pozostał po nich najmniejszy ślad w umyśle, ten stał się Araham. Ten zabił wszystkich wrogów. Sam Buddo stał się w pełni oświecony dzięki własnemu wysiłkowi. Każdy musi własnym wysiłkiem osiągnąć oświecenie. Jeśli ktoś nic nie robi i spodziewa się, że jakaś nadnaturalna siła, niewidzialna moc uczyni go oświeconym, ten ktoś nie zrozumiał, czym jest Budda. Sam Buddo. Każdy musi sam zapracować na swoje zbawienie, osiągnąć swoje oświecenie, osiągnąć je własnym wysiłkiem. Iti pisu Bhagava Arahan Samma Sambuddho Vidya Charana Sampanno. Jest się mistrzem Vidya i mistrzem Vacharana, to znaczy zarówno w praktyce, jak i w teorii. Rozumie się Dhammę na najwyższym poziomie, Vidya, poziomie mądrości, i stosuje się w życiu. To jest cecha Buddy. Yathavadi, tathakari, yathakari, tathavadi. Cokolwiek mówi, czyni to w życiu. Cokolwiek czyni, tylko to mówi. Nic ponadto. Dlatego jest nazwany Tata Gata. Ten, który szedł ścieżką osobistego doświadczania prawdy, prawdy, prawdy i dotarł do celu, do ostatecznej prawdy. Jeśli twierdzimy, że jesteśmy oddani Buddzie, to musimy podążać tą ścieżką. Krok za krokiem, z prawdą, z prawdą. Vidya charana sampanno. Suga to. Każdy krok zrobiony przez tę osobę jest właściwy. Na poziomie fizycznym, na poziomie głosu, na poziomie umysłowym osoba ta nie zrobi niczego, co by skrzywdziło innych. My również próbujemy rozwinąć w sobie tę jakość. Każdy nasz krok, każde działanie powinno mieć na względzie dobro innych, nie powinno nikogo krzywdzić. Loka Vidu. Ten, kto doświadczył prawdy o całym wszechświecie w obrębie swojego ciała. My również zaczynamy podejmować kroki na drodze do doświadczenia prawdy o wszechświecie wewnątrz ciała. Budda całe życie spędził służąc ludziom. Służył ludziom powodowany ogromnym współczuciem. Osiągnął oświecenie w wieku lat 35, a odszedł mając lat 80. Służył ludziom 45 lat, dzień i noc, przez 45 lat w służbie ludziom. Cierpienie jest wszędzie, ludzie są tak nieszczęśliwi. On znalazł cudowną technikę, wspaniałą ścieżkę. Przepełniony współczuciem nieustannie służył, nauczał dniem i nocą. Spał ledwo 2-3 godziny na dobę. I to w ten sposób, że leżał pozostając świadomy i przepełniony mądrością. Resztę czasu służył.
całe życie w nieustannej służbie ludziom. Nadszedł 80. rok jego życia. Budda ogłosił: za 3 miesiące opuszczę swoje obecne ciało. Gdzie powinno to nastąpić? W tym czasie przebywał we wschodnich Indiach i zdecydował, że pójdzie do Kushinagar, dużego miasta w środkowej części północnych Indii. Dotarł tam. Nadeszła ostatnia noc, była akurat pełnia księżyca. Gdy noc będzie się kończyć, wyda swoje ostatnie tchnienie. Leży pod drzewem. Jego asystent Ananda jest przy nim, gotów mu służyć. Nagle Anandzie przychodzi do głowy taka myśl. Jutro rano o świcie nie będzie już Buddy. W tym mieście są tysiące jego uczniów. Kiedy się dowiedzą, że był tak blisko, pomyślą: ten szalony Ananda nie powiedział nam o tym. Przynajmniej byśmy go zobaczyli po raz ostatni żywego i okazali mu szacunek. Muszę ich o tym poinformować. To mój obowiązek. Idzie więc do miasta i mówi o tym jednej czy dwóm osobom. Wiadomość błyskawicznie rozchodzi się po całym mieście. Ludzie schodzą się całymi gromadami. Jutro już go z nami nie będzie. Musimy po raz ostatni złożyć mu wyrazy uszanowania. Przyszło mnóstwo ludzi. Ananda nie ma pojęcia, jak zapanować nad tłumem. Prosi ich: ustawcie się w kolejce. Pokłońcie się i odejdźcie, żeby inni też mogli mu oddać cześć. Pierwsza część nocy przeszła. Minęła środkowa część nocy. Nadeszła ostatnia jej część. I za chwilę też się skończy. Za kilka minut Budda wyda ostatnie tchnienie, a ciągle jeszcze czeka tłum ludzi. Nagle ktoś na początku kolejki nie chce odejść. Mówi: nie, chcecie, żebym tylko okazał szacunek i odszedł? Co będę z tego miał? Ja chcę się od niego nauczyć tej wspaniałej techniki. Wiem, że jest w pełni oświecony. On zna tę technikę najlepiej. Nie wiem, czego wy będziecie uczyć po jego odejściu. Być może będziecie uczyć techniki właściwie, a może niewłaściwie. Póki on żyje, chcę się nauczyć techniki od niego. Ananda mówi: ależ on za kilka minut wyda ostatnie tchnienie. To nie jest pora na naukę dammy. Człowiek jednak nie chce odejść i uparcie powtarza: nie. W porządku, jeśli nie chcesz okazać uszanowania, to nie okazuj, ale odejdź. Zrób miejsce innym. Pozwól im podejść. Ale on ani nie chce odejść, ani nie chce okazać czci. Rozmowa ta dociera do uszu Buddy. Ktoś przyszedł nad rzekę Ganges, aby zaczerpnąć wody i ugasić pragnienie. A ludzie mówią mu: nie możesz ugasić swojego pragnienia. Nie wolno ci zaczerpnąć wody. Pokłoń się tylko Gangesowi i odejdź. Wezbrała woda w Gangesie. Wezbrało w Buddzie współczucie i popłynęło jak przelewające się wody Gangesu. Ananda, pozwól mu podejść. On potrzebuje dammy. On jest właściwą osobą, aby otrzymać dammę. On jej potrzebuje. Niech podejdzie, będę go uczył. W ostatnich minutach życia naucza dammy. Niech choć jeszcze jedna osoba wstąpi na ścieżkę. Ani jedna chwila nie powinna pójść na marne. Tylko służba ludziom. Tylko służba ludziom. Nie dbając zupełnie o własną wygodę. Pomagać ludziom. Pomagać ludziom. Jeśli rozwiniemy w sobie choć odrobinę takiego współczucia, takiej miłości, takiej dobrej woli, takiej bezinteresownej służby, to wtedy stwierdzenie, że jest się wyznawcą Buddy, ma sens, ma swoje znaczenie. W przeciwnym razie jest to tylko pusty rytuał, niczemu nie służąca ceremonia. Ktoś mówi: przyjmuję schronienie w dammie, jestem oddany dammie, nauką Buddy. Co to jest damma? Jeśli ktoś nie rozumie, co to jest damma, mówiąc: przyjmuję schronienie w dammie, to stwierdzenie takie nie przynosi żadnego efektu. Kiedy przyjmujecie schronienie w dammie, to takie oświadczenie ma sens i cel tylko wtedy, kiedy żyjecie dammą i rozwijacie dammę w sobie. Jeśli rozwijacie w sobie sila, samadhi i panya. Inaczej jest to bezsensowne i bezcelowe. A co to jest damma? Damma nie jest ani wspólnotą religijną, ani żadną zorganizowaną religią. Damma to uniwersalne prawo. Prawo natury. Jeśli zaczniemy żyć w zgodzie z prawem natury, wtedy tak, oznacza to, że przyjęliśmy schronienie w dammie. Budda objaśnił, jakie są cechy właściwości dammy. Damma ma 6 właściwości. Trzeba stale mieć na uwadze, czy te cechy są w nas obecne, czy nie. Gdyż inaczej w imię dammy można się zaplątać w jakiś dogmat, wierzenie czy sektę. Jakie są właściwości czystej dammy? Swakkhato bhagavata dhammo.
swakkhato. Dhamma musi być objaśniona w jasnych i prostych słowach. Nie ma tu miejsca na żaden mistycyzm ani intelektualne akrobacje. Nic z tych rzeczy. To jest bardzo proste. Dhamma musi być wyjaśniona w słowach tak prostych, żeby najzwyklejszy człowiek mógł ją pojąć. Jeśli ludzie nie będą rozumieli, o co chodzi, nie będą mogli tego stosować. To nie jest rozrywka dla filozofów czy naukowców. To jest coś, co ludzie powinni zrozumieć i stosować w życiu. Dlatego pierwszą właściwością Dhammy jest swakkhato, swakkhato. Następnie sandittiko, to, czego doświadczacie sami osobiście. Prawda, której sami doświadczacie, to jest Dhamma. Prawda doświadczona przez jakąś oświeconą osobę, to nie jest prawda dla was. Prawda objaśniona w świętych pismach, to nie jest wasza prawda. Prawda doświadczana przez waszego nauczyciela, też nie jest waszą prawdą. To, czego wy sami doświadczacie, sandittiko, swoimi oczami, wasze bezpośrednie doświadczenie, krok po kroku, krok po kroku. Możecie zacząć od bardzo widocznej, dotykalnej prawdy. Nie ma to znaczenia. To jest wasza prawda, wasze doświadczenie, wasza mądrość. W miarę nieustannej pracy na ścieżce, z prawdą, z prawdą, z prawdą, na pewno doświadczycie subtelniejszej, subtelniejszej, jeszcze subtelniejszej prawdy. Zbadacie istotę umysłu i materii, doświadczycie prawdę o umyśle i materii, następnie ją przekroczycie i doświadczycie czegoś, co jest poza umysłem i materią. Swakkhato bhagavata dhammo sandittiko akaliko akaliko. Nie powinno się długo czekać na to, aby zebrać owoce swojej pracy, praktykowania dhammy. To nie jest tak, że teraz będziecie praktykowali dhammę, a korzyści przyjdą po śmierci. Nie o to chodzi, żebyście teraz wykonali jakiś rytuał, odprawiali tę czy inną ceremonię po to, żeby po śmierci odrodzić się w siódmym niebie czy jedenastym niebie. Czy ktoś kiedyś przyszedł do was z siódmego nieba i powiedział, że się tam znalazł dlatego, że wykonał odpowiedni rytuał? To bezcelowe. Ważne jest to, co teraz można zyskać. Oczywiście po śmierci to też okaże się przydatne, ale jakie korzyści odnosicie z tego teraz? Jeśli teraz nie widać żadnych korzyści, to nie jest to Dhamma. Jeśli zaczęliście kroczyć ścieżką Dhammy, musi wam to przynieść korzyści już teraz. Tylko wtedy jest to czysta Dhamma. Inaczej nie. Ktoś wręcza mi czek z późniejszą datą realizacji. Czek do zrealizowania w przyszłości w nieistniejącym banku nad chmurkami. Co mi po takim czeku? Korzyść musi pojawić się teraz. Akaliko. Nie może być przerwy między moim działaniem a owocami mojego działania. Akaliko. Muszą zacząć się zmiany w życiu. Jeśli naprawdę zaczęliście kroczyć ścieżką, zmiany muszą nastąpić tu i teraz. Zmiany na lepsze. Ehi passiko. Następna ważna właściwość Dhammy. Jeśli ktoś zaczął kroczyć ścieżką Dhammy, to musi osądzić, zbadać, czy to naprawdę jest Dhamma, czy nie. Ehi passiko. Dosłowne znaczenie to przyjdź, przyjdź i sam zobacz, przyjdź i sam sprawdź, przyjdź i sam doświadcz. Ehi passiko. Ludzie przyjeżdżają na kurs i niektórzy już czwartego dnia, niektórzy piątego, inni szóstego dnia zaczynają myśleć. Och, to jest takie wspaniałe. Moja matka powinna tego spróbować. Mój ojciec powinien zrobić taki kurs. Ten i ten powinien przyjechać na taki kurs. Nagle sobie przypominacie. Jestem tu po to, żeby obserwować swój oddech, swoje doznania. O innych pomyślę później. Ale po pewnym czasie znowu pojawia się myśl. Och, ta i ta osoba jest taka nieszczęśliwa. Koniecznie powinna przyjechać na taki kurs. To jest właśnie ehi passiko. To jest właściwość Dhammy. Nie bawicie się tu w żadną intelektualną, emocjonalną czy świętą grę. Rzeczywiście czegoś doświadczacie. Ktoś może przyjechać na kurs i powiedzieć: wykłady są wspaniałe. Wykłady? To Dhamma jest wspaniała. Jeśli zrobicie z tego intelektualną rozrywkę, nic wam to nie da. Ludzie przyjeżdżają i medytują. I właśnie dlatego, że medytują, nie mogą oprzeć się temu, żeby po 10 dniach nie mówić każdemu, z kim się spotkają. Och, to jest takie cudowne. Spróbowałem tego, pomogło mi. To wspaniała technika. Jedź i spróbuj. Ty też jedź i spróbuj. To właśnie jest miarą tego, czy ktoś poczuł smak Dhammy, czy nie. Jeśli poczuł, na pewno wyniesie z tego korzyści. A jeśli odniósł z tego korzyści,
to ma ochotę podzielić się tymi korzyściami z innymi. Jeśli potrafi dobrze pisać, to ma ochotę napisać artykuł, aby więcej osób dowiedziało się o Dhammie. Ludzie nie wiedzą, że taka technika jest rozpowszechniana i nauczana. Jeśli ktoś jest dobrym mówcą, może wygłosić kilka wykładów na jej temat. Ktoś, komu się dobrze powodzi finansowo, spróbuje ofiarować większą sumę pieniędzy, aby więcej osób mogło wziąć udział w kursie i skorzystać z jego dobrodziejstw. Nie o to chodzi, żeby powiększyć swoją wspólnotę. Teraz jest to mała wspólnota, niech się stanie dużą wspólnotą Vipassany. Nie o to chodzi. Wszędzie są nieszczęśliwi ludzie. I więcej ludzi zetknie się z Dhammą, zetknie się z techniką, tym więcej ludzi zacznie uwalniać się od cierpienia. Na kursie zaczynamy odczuwać miłość i współczucie dla innych. Zaczynamy też myśleć w następujący sposób. Pojechałem na kurs i wszystko zostało mi tam ofiarowane, dzięki czyimś donacjom. Poza tym tyle osób bezinteresownie mnie obsługiwało. Dzięki temu mogłem medytować w spokoju i w dobrych warunkach. Też muszę w taki sam sposób ofiarować 10 dni ze swojego życia. Muszę pojechać i służyć na jednym z kursów. Ludzie przyjeżdżają i ofiarowują swoją służbę. Ehi passiko, oby skorzystało jak najwięcej ludzi. Dobrze jest, jeśli ktoś ofiarowuje danę, dotację, ponieważ więcej osób może skorzystać z kursu. Ale jest jeszcze lepiej, jeśli ktoś może ofiarować służenie na kursie. To wola, intencja jest tym, co się liczy. Kiedy dajecie pieniądze na jakieś cele dobroczynne, aby pomóc ludziom w nieszczęściu, dajecie je, aby kogoś nakarmić, napoić, zapewnić mu lekarstwa. To bardzo dobrze. Ale jeśli dajecie pieniądze na nauczanie Dhammy, nic na świecie nie może się z tym równać. Wówczas waszą wolą, intencją jest, aby ludzie całkowicie wyzwolili się od nieszczęścia, cierpienia w najogólniejszym sensie. Kiedy ofiarowujecie pieniądze, chwila podjęcia takiej decyzji jest bardzo dobrą chwilą. Wasza wola jest wspaniała. Kiedy faktycznie dajecie, wasza wola w tym momencie też jest wspaniała. Ale kiedy służycie przez 10 dni, przez 10 dni nieustannie służycie, 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 w każdym momencie czujecie i myślicie: och, popatrz, tyle osób otrzymuje Dhammę, tyle osób zaczęło się uwalniać od cierpienia. Przez 10 dni nieustannie rozwijacie w sobie parami, rozwijacie wolę, intencję Dhammy. To jest wspaniałe. Ludzie, którzy służyli na kursie, poczuli to, przekonali się o tym. Ja też to wiem z własnego doświadczenia. Kiedy ktoś zaczyna służyć, jego medytacja się wzmacnia, jest coraz silniejsza. Kiedy dacie komuś jedzenie, natura wam pomoże, żebyście sami też nie głodowali. Podobnie dzieje się, kiedy dacie komuś Dhammę. W zamian wasza Dhamma stanie się silniejsza. Otrzymacie więcej Dhammy. Dlatego ludzie coraz więcej myślą o tej właściwości Ehi passiko. Im więcej służę, tym więcej osób dostaje Dhammę. Coraz więcej ludzi otrzymuje Dhammę. To jest ta jakość. Miara tego, czy ktoś naprawdę praktykuje Dhammę, czy nie. Oppaneiku. Jeśli jest to czysta Dhamma, to każdy krok uczyniony na ścieżce przybliży was do ostatecznego celu. Taka jest cecha ścieżki. Prosta jak autostrada, żadnych zakrętów tu czy tam. To nie jest ślepa uliczka, z której trzeba będzie zawrócić, nic nie osiągnąwszy i zaczynać od nowa. Z każdym krokiem jesteście bliżej celu. To jest Oppaneiko. Adime kalyanakari, madhyame kalyanakari, antame kalyanakari. Przynosi korzyści na początku, przynosi korzyści w połowie drogi, przynosi korzyści na końcu. Jeśli praktykujecie tylko sila, zorientujecie się, że jest to dla was korzystne. Jeśli praktykujecie jeszcze samadhi, przyniesie to więcej korzyści. Dołączycie praktykę pania, jeszcze więcej korzyści. Dotrzecie do ostatecznego celu, korzyści będą niezliczone. Każdy krok zrobiony na ścieżce przynosi rezultaty. Dobre rezultaty. Żaden krok, żaden najmniejszy nawet wysiłek uczyniony na drodze Dhammy nie idzie na marne. Nic tu nie idzie na marne. To nazywa się Oppaneiko. Paccattam veditabbo vinyuhiti. Paccattam. Jest to bezpośrednie doświadczenie dostępne dla każdego. Można należeć do tej czy innej religii bądź ruchu religijnego, tej czy innej społeczności. Bez różnicy. Dhamma jest dla wszystkich. Dhamma przyniesie wymierne korzyści każdemu praktykującemu,
Tu nie trzeba się najpierw nawracać na jakąś konkretną, zorganizowaną religię, która dopiero po nawróceniu zacznie nam pomagać. Nic z tych rzeczy. Jeśli tak się dzieje, to znaczy, że coś tam jest nie w porządku. Dhamma przynosi korzyści każdemu bez względu na wyznanie. Wyznawca hinduizmu może dalej nazywać się wyznawcą hinduizmu. Chrześcijanin pozostaje chrześcijaninem, Żyd Żydem, muzułmanin muzułmaninem, a buddysta buddystą. Nie ma żadnej różnicy. Człowiek jest zawsze człowiekiem. Z powodu niewiedzy bez przerwy rodzą się w nas pragnienia, pożądanie, niechęć, negatywne uczucia, ignorancja i dlatego jesteśmy bez przerwy wzburzeni, nieszczęśliwi, pełni cierpienia. Ścieżka uwolni nas od cierpienia poprzez usunięcie zanieczyszczeń umysłu. Każdy może to praktykować i osiągnąć te same rezultaty. To musi być indywidualne, bezpośrednie doświadczenie. Jeśli zrobicie z tego intelektualną zabawę, nic wam to nie da. We wszystkich naukach duchowych Indii, przed Buddą, w czasach Buddy, po Buddzie, obecne jest to samo przykazanie. Pozbądź się pragnień, pozbądź się niechęci, pozbądź się iluzji. Ta nauka to nic nowego, absolutnie nic nowego. Tyle, że istniała na poziomie intelektualnym, na poziomie emocjonalnym. Jednak pojawiło się coś nowego. Pojawił się ktoś, kto pokazał, jak to rzeczywiście zrobić. Jak praktycznie pozbyć się pragnień. Obserwujcie swoje doznania. Wasze pragnienia pojawiły się w momencie, kiedy pojawiły się przyjemne doznania. Pozbądźcie się niechęci. Uprzytomnijcie sobie doznania, obserwujcie je. Kiedykolwiek pojawi się nieprzyjemne doznanie, dopiero wtedy pojawia się niechęć. Pojawił się ktoś, kto zaczął uczyć na poziomie praktycznym. To jest Paccatam Veditabo. Na poziomie Vedana trzeba zrozumieć rzeczywistość i pozbyć się cierpienia. Vinyuhi. Każda mądra osoba potrafi to zrobić, może praktykować. Wszyscy mogą tę technikę stosować. Takie są właściwości Dhammy. Rozumiejąc te cechy, właściwości, zaczynamy iść ścieżką, a wówczas korzyści muszą się pojawić. Podobnie kiedy ktoś mówi, przyjmuję schronienie w sandze, to nie przyjmuje schronienia w jakiejś osobie, ale w cechach tej osoby. Ktokolwiek podąża właściwą ścieżką, Supatipanno bhagavato savaka sangho. Ujupatipanno bhagavato savaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho. Samichipatipanno bhagavato savaka sangho. Każdy, kto podąża właściwą ścieżką, dobrą ścieżką, ścieżką prawdy, ścieżką mądrości, kroczy nią, idzie nią i osiąga etap, na którym staje się niczym święty, taki ktoś jest nazywany Sangha. Są cztery etapy wyzwolenia. Tylko wtedy, jeśli osiągnęło się przynajmniej pierwszy etap, jest się naprawdę Sangą. Widok takiej osoby daje nam inspirację. Z tą inspiracją wkraczamy na ścieżkę. To jest właśnie przyjęcie schronienia w sandze. Kiedy zaczynamy stosować Dhammę w życiu i rozwijać jej właściwości, wtedy oddanie jest właściwym oddaniem, oddaniem opartym na mądrości. To jest Sadha, oddanie, nasz pierwszy ważny przyjaciel. Drugi ważny przyjaciel w języku tamtych dni nazywał się Viriya. Viriya oznacza wysiłek. I znowu, musi to być właściwy wysiłek. Jeśli nie wiecie, na czym polega właściwy wysiłek, możecie go skierować w niewłaściwym kierunku, a wtedy nie osiągniecie rezultatu. Właściwy wysiłek. Co musicie zrobić? W Indiach opowiada się taką historyjkę. Pewnej księżycowej nocy w mieście Varanasi, bardzo starożytnym, świętym mieście w północnych Indiach, czterech przyjaciół postanowiło pływać łódką po rzece przez całą noc. Wsiedli więc do łódki. A Varanasi to jest Varanasi, miasto haszyszu i bang, gdzie mnóstwo ludzi pali bang i pije bang. Czterech przyjaciół też to robiło. Potem siedli do łodzi i zaczęli wiosłować. Wiosłowali i wiosłowali całą noc, pocąc się i sapiąc. Nastał wreszcie świt i zobaczyli, że ich łódź nie przesunęła się nawet o cal. Była dokładnie w tym samym miejscu, co wtedy, gdy do niej wsiadali. Hej, coś tu jest nie tak. W pewnym momencie jeden z nich zauważył. To przez linę, którą łódź była przywiązana do drzewa. Nikt z nich nie odwiązał liny. Kiedy jest was taka lina ignorancji, a wy wiosłujecie, wiosłujecie w pocie czoła, to cóż zyskacie? Musicie wiedzieć, jak pracować i pracować właściwie, mądrze.
rozumie, czym jest ścieżka i czym jest technika. Wtedy osiągnie się końcowy cel. Inaczej cały wasz wysiłek pójdzie na marne. Virya. Trzeci ważny przyjaciel to sati. Świadomość. Bycie świadomym. Słowo sati ma jednak dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie słowa sati, smriti, to pamięć. Ludzie czasami biorą właśnie to znaczenie pod uwagę. Pamięć. Coś zapisuje się w pamięci. Ale pamięć o przeszłości nie jest elementem techniki prowadzącej do wyzwolenia. Drugie znaczenie słowa sati to świadomość. Świadomość zawsze dotyczy danego, aktualnego momentu. Nie można być świadomym przeszłości. Można ją tylko pamiętać. Nie można też być świadomym przyszłości. Można tylko o niej myśleć. Ale nie można jej sobie uświadamiać w teraźniejszości. Świadomość zawsze powinna dotyczyć obecnego momentu i zawsze dotyczy obecnego momentu. Tej chwili, a za moment następnej chwili. Jesteście świadomi tego, czego doświadczacie. Wszystkiego, czego doświadczacie, jesteście tego świadomi. Świadomi na poziomie powierzchniowym i świadomi na głębszym poziomie. Kiedy pracujecie z doznaniami, jesteście świadomi głębszego poziomu. Kiedy idziecie, jesteście świadomi tego, że idziecie. Kiedy jecie, jesteście świadomi, że jecie. Ale jednocześnie jesteście świadomi doznań. Jeśli brakuje tej świadomości doznań w obrębie ciała, to nie osiągniecie ostatecznego celu. Możecie być wyraźnie świadomi tego, że idziecie, idziecie, idziecie. Rozwiniecie wspaniałą zdolność bycia uważnym i świadomym wszystkiego, co robicie, ale to was nie doprowadzi do wyzwolenia, jeśli zapomnicie o uświadamianiu sobie doznań. Weźmy przykład tancerki na linie w cyrku. Chodząc po linie jest niezwykle uważna i świadoma każdego kroku. Jeśli nie będzie uważna, może spaść i złamać nogę, albo nawet się zabić. Więc musi być świadoma każdego kroku. Jest świadoma każdego kroku, ale nie stanie się przez to arahant. Nie zaprowadzi jej to do wyzwolenia, ponieważ nie wie ona, co to są doznania i nie wie, jak zachować równowagę i spokój umysłu, doświadczając doznań. Albo na przykład baletnica w teatrze. Również jest świadoma każdego kroku, każdej czynności, ale nie uświadamia sobie doznań. Taka świadomość nie doprowadzi nas do celu. Nauki Buddy dotyczą doznań. Kiedy pracujecie z doznaniami, jesteście świadomi tych doznań, wtedy rozumiecie naturę anicza i z tym zrozumieniem jesteście w stanie zachować równowagę i spokój umysłu. Wtedy jesteście na drodze prowadzącej do wyzwolenia, ponieważ w ten właśnie sposób zmieniacie nawykowe reakcje umysłu na najgłębszym poziomie. W przeciwnym razie pracujecie tylko na powierzchniowym poziomie umysłu. A więc sati musi być właściwym sati, opartym na właściwej mądrości i zrozumieniu, czym w swej istocie jest sati. Z tym zrozumieniem pracujecie w sati i osiągacie końcowy cel. Następnie samadhi. I znowu, samadhi musi być samma samadhi, właściwym typem samadhi. Trzeba dobrze zrozumieć, czym jest samadhi. Zwykła koncentracja nie wystarczy. Kusal cittasya ekaggata. To musi być koncentracja czystego umysłu, co oznacza, że w swej podstawie musi być wolny od ignorancji. Jeśli sobie wyobrażacie jakiś przedmiot, który pomaga wam skoncentrować umysł, to nie jest to samma samadhi. Albo jeśli u podstawy umysłu macie jakieś pragnienie, chcecie czegoś. Dzięki temu samadhi zyskam to czy tamto, osiągnę to czy tamto. To nie tak, to nic nie da. Albo kiedy na dnie umysłu istnieje jakaś niechęć, też nie zadziała. Trzeba być wolnym od pragnień, wolnym od niechęci, wolnym od wyobraźni. Coś, czego doświadczacie z chwili na chwilę, wasze sati, z chwili na chwilę, z chwili na chwilę. Tak długo, jak będziecie świadomi rzeczywistości z chwili na chwilę, z chwili na chwilę, tak długo będzie to prawdziwe samadhi. I piąty przyjaciel, panya, mądrość, upekka, równowaga umysłu, bardzo ważne. I jeszcze raz, jeśli panya, mądrość, istnieje tylko na intelektualnym poziomie i opiera się na tym, co słyszeliście lub czytaliście, sutta maya panya albo cinta maya panya, to też nic wam nie da. To musi być bhavana maya panya. Na tym polega wkład Buddy w rozwój ludzkości. Bhavana maya panya. Musicie doświadczyć mądrości na poziomie doznań. Wtedy jest to prawdziwa panya. Mądrość na poziomie doznań jest waszym bezpośrednim doświadczeniem i równowagą umysłu. Ta mądrość pozwala być wolnym od pragnień, wolnym od niechęci na najgłębszym poziomie umysłu.
To jest to, co zaczęliście tutaj robić. To jest to, co musicie praktykować w swoim życiu. W waszej codziennej praktyce jesteście świadomi doznań, a jednak nie reagujecie pragnieniami, nie reagujecie niechęcią. Stale jest w was obecne zrozumienie. To jest anicca, anicca. I wasz umysł staje się zrównoważony i spokojny. Wkrótce zauważycie, jak to zrównoważenie zaczyna się przejawiać także w codziennym życiu. Musi się przejawić. Natomiast jeśli zaakceptowaliście anicca, jeśli zaakceptowaliście równowagę tylko na poziomie intelektualnym czy na poziomie oddania, nie możecie się spodziewać, że przejawi się ona w życiu codziennym. Wzloty i upadki w życiu na pewno będą się zdarzały. Codzienne problemy i niespodziewane obroty spraw z pewnością będą wam towarzyszyć. Jak zachować równowagę umysłu w obliczu nawału tych wszystkich zmieniających się codziennych sytuacji? Wtedy tak. Ta pania to jest prawdziwa pania. Jeszcze jedna opowieść z mojego kraju. Pewien bardzo bogaty człowiek dożył sędziwego wieku. Po jego śmierci, zgodnie z panującym obyczajem, jego dwóch synów zaczęło wspólnie mieszkać. Przez jakiś czas udawało mi się prowadzić wspólne życie rodzinne, ale w pewnym momencie pojawiło się jakieś nieporozumienie. Zaczęli się kłócić. W efekcie podzielili cały majątek. Pieniądze, biżuterię, ziemię. Wszystko zostało podzielone na pół. Kiedy już było po podziale, ktoś natknął się na mały pakunek. Wyjęli go. Cóż to takiego? Okazało się, że były tam dwa pierścienie. Jeden to zwykły srebrny pierścień, a drugi był z bardzo cennym diamentem. Starszego brata ogarnęła chciwość. Zaczął wyjaśniać młodszemu. Wydaje mi się, że tego pierścienia ojciec nie dorobił się za swojego życia. Prawdopodobnie był przekazywany w rodzinie z pokolenia na pokolenie i powinien być dalej przekazywany. Ja jestem starszy, więc go zatrzymam i zachowam dla następnego pokolenia. Jeśli go sprzedamy i podzielimy pieniądze, to stracimy rodzinną pamiątkę. Więc lepiej będzie, jeśli ja go zatrzymam, a ty weź ten srebrny. Młodszy brat uśmiechnął się. W porządku, bądź szczęśliwy. Ciesz się pierścieniem z diamentem. Ja będę się cieszył srebrnym. I zaczęli prowadzić oddzielne życie. Wzloty i upadki, nieustające wzloty i upadki. Starszy brat, ten z diamentowym pierścieniem, kiedy nadchodziła wiosna, był rozradowany, bardzo rozradowany. Kiedy nadchodziła jesień albo zima, wpadał w depresję, straszną depresję. Bez przerwy tracił równowagę umysłu. Wszystko, co go w życiu spotykało, wytrącało go z równowagi. Ogarniało go napięcie, coraz większe napięcie, wreszcie hipernapięcie. Brał jeden środek uspokajający, następny środek uspokajający, super środek uspokajający, tabletki nasenne, super tabletki nasenne. W końcu znalazł się w takim stanie, że zaaplikowano mu elektrowstrząsy. Taki był brat z diamentowym pierścieniem. Drugi brat ze zwykłym srebrnym pierścieniem pomyślał tak. Ojciec trzymał ten cenny diamentowy pierścień w ukryciu. To zrozumiałe. Ale dlaczego ukrył też srebrny pierścień? Musi to mieć jakieś znaczenie, jakiś cel. Zaczął się przyglądać pierścieniowi i zobaczył, że była na nim inskrypcja. Przeczytał napis. Było tam napisane, to też się zmieni. Aha, to też się zmieni. To jest nauka pozostawiona przez ojca. To też się zmieni. Wszystko się zmienia, wszystko przemija. Nosił pierścień na małym palcu. Kiedy nadeszła wiosna, cieszył się nią. Nie uciekał od tego, radował się wiosną, patrząc na pierścień. Tak, to też się zmieni. Nic nie jest wieczne. Kiedy przeminęła, uśmiechnął się. Wiedziałem, że to się zmieni. Przeminęło. I cóż z tego? Nie będę się przejmował. Nie wytrącało go to z równowagi. Przyszła zima. Spojrzał na swój pierścień. To też się zmieni. Nie rozpaczał, nie wpadał w depresję. To też się zmieni. Takie jest prawo natury. Musi przeminąć. Wzloty i upadki, sukcesy i porażki są nieodłącznym elementem życia. Zmienne koleje losu na pewno dotkną każdego człowieka w jego życiu. Jeśli będziemy stale pamiętać i rozumieć, to też się zmieni, to też się zmieni, nie potrzebujemy patrzeć na pierścień. Taki pierścień jest wewnątrz nas, rzeczywistość wewnątrz nas. To jest dziedzictwo zostawione nam przez Buddę. Obserwujcie rzeczywistość wewnątrz. To przeminie. Czujecie ból? Och, to się zmieni. Czujecie przyjemny przepływ energii. Och, to przeminie. Zmiana nastąpi na pewno. Doświadczacie tego.
Prawda, której doświadczacie wewnątrz, przejawi się też na zewnątrz. To przeminie, to się zmieni i zachowujecie doskonałą równowagę umysłu. Wtedy ten przyjaciel jest dla was bardzo dobrym przyjacielem. Tych pięciu przyjaciół to wspaniali przyjaciele. Nie przejmujcie się wrogami. Żaden wróg nie może was skrzywdzić. Zachowajcie przy sobie pięciu przyjaciół i starajcie się utrzymać ich w stanie czystym, bez zakłóceń. Zachowajcie mądre rozumienie, jak korzystać z ich pomocy. I zobaczycie, że krok po kroku, będziecie się zbliżać do ostatecznego celu. Te dwa dni poważnej medytacji są dniami bardzo poważnej medytacji. Uważajcie, aby zachować ciągłość medytowania dzień i noc, za wyjątkiem czasu, kiedy jesteście pogrążeni w głębokim śnie. Poza tym dzień i noc. Nie zwracajcie zupełnie uwagi na innych uczniów. Zajmijcie się swoją pracą. Sami kontynuujcie swoją medytację. Przeprowadźcie głęboką operację, chirurgiczną operację swojego umysłu. Wyrywajcie z niego głęboko zakorzenione kompleksy i uwalniajcie się od nich. Z każdym kolejnym kompleksem, którego się pozbędziecie, zyskujecie więcej wolności, wolności od cierpienia. Życie jest pełne cierpienia, ponieważ jest pełne zanieczyszczeń, mentalnych zakłóceń i zanieczyszczeń. Uwolnijcie się od nich i cieszcie się prawdziwym spokojem, prawdziwą harmonią, prawdziwym szczęściem. Obyście wszyscy cieszyli się prawdziwym spokojem, prawdziwą harmonią, prawdziwym szczęściem. Prawdziwym szczęściem. So